Cześć, dzisiaj otwieram kolejną paczkę, a w zasadzie są to jakby dwie paczki. Tutaj sobie przycięłam, bo musiałam się upewnić, że w środku jest mniejsza paczka, gdyż zamówiłam z tego sklepu dwie i to jest to kolejny sklep Etsy, tym razem bardziej taki wiedźmi. I jedna paczka to jest Mystery Box, druga jest jakby Mystery Bag. Ta torba to jest około 88 zł, no poniżej 90 w każdym razie, a pudełko 240. Jednak wszystko jest w środku tego pudełka. Właśnie tak musiałam sobie podejrzeć i to jest ta torba za 88 zł. I początkowo myślałam, że może nagram dwa osobne filmy, ale w sumie takie malutkie, to może otworzymy wszystko razem. I jeszcze mamy podziękowania z herbatką bodajże. Okej, więc jest to herbata, trawa cytrynowa, eukaliptus i ginkgo. Nie wiem, czy to jest ginkgo. Okej, podziękowania i love spell. Zaklęcie miłosne. Co my tutaj... Wszystko pachnie. Nie wiem, czym konkretnie to pachnie, ale co? To wygląda jak kamyczki. Mother of Pearl for prosperity, purity and love. Moje buteleczki. Kupowałam z AliExpress, ale nie aż takie malutkie jak te. To są bardzo malutkie. Tak wyglądają te jakby perły niby. Czy to pachnie? To może być to. To jest jakiś miks herbaciany. Do wykorzystania w zaklęciach na sukces, pasję i pragnienie. Powiedziałam herbaciany. Ziołowy. Miks ziołowy. Kadzidełka. One też mają bardzo wyrazisty zapach. I są taki ciemny niebieski. Tutaj no mniej więcej chyba widać. No teraz widać. W sumie jak na fakt, że to jest niecałe 90 zł, to jest to dużo rzeczy. Co mam jeszcze? Kamienie. Howlit. Na spokój umysłu, cierpliwość i ambicje. I dwa kawałki. I to jeszcze nie koniec. Ha, łyżeczka. Tak. I mamy jeszcze coś w woreczku. Co to jest? Muszelki. Bransoletka z muszelek. Aha. Po prostu przysuwa do regulacji. No. Taka bransoletka. Takie coś w stylu boho. Nigdy nie nosiłam. Może zechce mi się nosić tą bransoletkę. No, w każdym razie tutaj jest napisane, że do czego to jest. To jest wzmocnienie, ochrona przed złymi duchami. Herbata. Chyba herbata. Wszystko nazywam herbatą. Cynamon, ta czarna herbata. To będzie jakaś gorąca herbata. Podziękowanie. I jest znowu love spell. Czy to się różni coś od tamtego? Ta torba. Tak, to było 88 zł. I mamy no, ten dodatek z herbatką. Poza tym mamy tak raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem rzeczy. I przypomina mi się box z Artcento, który to była pierwsza paczka w tym roku, którą kupiłam. Za około 100 zł i tam były kamienie, które nawet nie były opisane jakby... nie było do każdego kamienia jakaś karteczka dołączona, żeby wiadomo było, że to jest ten konkretny kamień, tylko była jedna włączona kartka, gdzie jeszcze ktoś się pomylił i przekreślał to, co napisał i pisał jeszcze raz. No i nie powiem, że to, co tutaj jest, jest jakieś cenne, drogie czy coś, ale jest fajnie opisane i mamy jeden rodzaj kamienia, drugi rodzaj kamienia. Jest napisane, co to za kamień, jakie ma właściwości, tak? Mamy kadzidło, mamy tą mieszankę, teraz jest opisane, co można z tym zrobić. Jest łyżeczka, czyli jest jakiś inny rekwizyt tutaj i te buteleczki też jest inny rekwizyt, no i jeszcze ta bransoletka. Dla mnie na przykład sama ta torba, torebka z tymi rzeczami jest warta więcej niż te kamienie, które dostałam tam za stówę. Nie mam pojęcia oczywiście, czy wszystkie torby mają dokładnie ten sam skład, czy jednak się czymś różnią. Ale sama torba jest ok i teraz przejdziemy do pudełka. Jakieś suszone coś tutaj. Nie wiem, czy to jest tylko dekoracja, czy jednak jakaś w tym intencja jest. Pierwszy faktyczny przedmiot to będą, co wydaje mi się, że kadzidełka, tak.
Calm Hinoki Mint. Uspokajająca mięta. Aha, okej. Okay. Zacznę od tego, że mamy dołączony stojaczek. Co niezbyt dużo kadzideł ma to. To mamy krótsze zdecydowanie kadzidło paczeczkowe niż normalnie. Natomiast tutaj jest od początku do końca to jest kadzidło, a nie ma tej końcówki drewnianej, na której zazwyczaj jest po prostu umocowany ten patyczek, więc to się będzie paliło do samego końca. Za bardzo zapachu nie czuć. Spodziewałam się, że będzie dość intensywne, skoro to jest jakiś rodzaj mięty, ale to jest hinoki, mięta hinoki. Może być zupełnie faktycznie inny zapach niż bym się spodziewała. Ten elegancki zapach stworzy nastrój do uspokojenia umysłu, relaksu, ducha i ciała. Więc to jest pierwsza rzecz. Teraz numer dwa. Selenit powinien być w środku. To jeden z najświętszych kamieni. Jego imię pochodzi od imienia greckiej bogini Seleny. Bogini księżyca, a jego znaczenie to jest co? Boska energia żeńska. Selenit dostarcza czystego białego światła, kiedy stajemy twarzą w twarz z ciemnością życia. Bardzo fajnie to się odbija, to światło. Z tego co kojarzę, to w Magic Witch House, tak? Miałam w którejś paczce nóż z selenitu. To w ogóle wygląda jakieś mydło albo coś. Czary. To teraz jest jakaś sól. Wiedźmia, sól rytualna dla oczyszczenia, konsekracji. Szkoda, że nie ma konkretnie składu, bo jest tutaj na pewno biała sól. Widzę jakieś elementy, fragmenty soli różowej i mamy zioło. Nie jestem pewna jakie. I teraz mamy Palo Santo. No cóż, o Palo Santo mówi się, że albo ktoś kocha ten zapach, albo nienawidzi. Nie jestem miłośniczką tego zapachu. Także no niestety to mnie fascynuje. Czy to jest jakieś mydło? Co to jest? Aż w sumie szkoda trochę to otworzyć, tak, bo mamy pieczęć. Ale chcę zobaczyć, co jest jednak, jakie to mydło. To jest takie zielone. No cóż, rozwaliłam. Trudno. Kolejna, to nie łyżka znowu. Jest łyżka. Ale ma księżyc. Z jednej strony taki zielony, z drugiej niejaki. I teraz jest chmurka. Naklejki będą w środku. Mhm. Nie wiem, nie jestem miłośniczką naklejek. Mamy co? Jakieś motylka, filiżankę, kamień, łapacz snów, kwiatek, kosmos, globus, ten wosk, albo ten olejek ewentualnie, kwiatek. O, i karta tarota księżyc. Nie jestem, jak mówiłam, miłośniczką naklejek, ale w sumie ładne te naklejki, no ładne. I chyba ostatnia rzecz. Aha, poszewka na poduszkę, do góry nogami. No takie coś. No takiego małego Jaśka. Więc teraz jak podliczymy ta ilość rzeczy w paczce za 240 zł, to mamy tą poszewkę, to jest raz naklejki, dwa łyżka, trzy Palo Santo, cztery sól, pięć selenit, sześć kadzidełka, siedem mydło, osiem no i te kwiatki i nie wiem, czy to jest cytryna, limonka, jest taki dodatek do tego, więc w sumie, biorąc pod uwagę cenę, chyba większe wrażenie zrobiła na mnie ta mała paczuszka. W każdym razie jakby nie było źle, nie było to jakieś mega super ekstra, zachwycające niesamowicie, ale było też to trochę coś innego,
Na ten moment nie mam więcej rzeczy z Etsy zamówione. Czekam jeszcze na paczkę. A tak, na paczkę jedną z jedzeniem Starbucks i pudełko z Magic Witch House. Zamówiłam jedną paczkę po mniej więcej półrocznej przerwie, chyba więcej niż pół roku. I zobaczymy, czy było warto. Tak więc tyle na dzisiaj. Oczywiście dzięki za oglądanie i zapraszam następnym razem.